Siemanko, wracamy po dłuższej przerwie spowodowanej gośćmi z święta. Skoro tutaj możemy wrócić do streamingu zawodowego, że tak to ujmę. Sprawy mają się tak, zakupiliśmy sobie abonament PS Extra zamiast Essential. Teraz mam takie postanowienie, że testuję jakieś głupsze, prostsze, mniejsze gierki i zobaczymy, co tutaj mamy. Jako pierwszy wleciał na ruszt symulator chirurga, trochę upośledzonego, bo zobaczcie, jedną rękę tylko mamy, nie obrażając ludzi bez rąk oczywiście. No, sprawdzimy, z czym to się je. Tu mamy samouczek na ekranie. L2 opuszczamy rękę. Prawą gajgą możemy tutaj sobie obracać. Łapą. Dobra. L2. Tak robimy bukę. O, R1 i R2 łapiemy. Dwa na raz to pięść. Dobra, zobaczmy. Myszka. O, markera wziąłem. Ktoś dzwoni telefonem. O, telefonem na telefon ktoś dzwoni. Pokaż, kto dzwoni. Oj, chyba rozłączyłem przypadek. Albo kto używa takich narek jeszcze. Dobra. Mamy butelkę. Jestem ciekaw, jak będziemy przeprowadzać operację jedną ręką. Będzie nie lada wyczyn, zobaczymy. Rozpocznij operację. No to do dzieła. Przeszczep serca musimy zrobić. Dobra, odwijamy mu tą szmatę. Ups. Już mi się ręka zakinowała. O. Dobra, serce. Tutaj to trzeba kości wyjebać, stąd nam blokują dostęp na co komu te kości tutaj. Po co komu żebra? Piła to kości, sprawdźmy to. Fuck. Chyba się naspałem czymś. Jakąś morfiną. Dobry początek. Chyba LSD było w tej strzykawce. Przejdzie mi to, jest jakaś krótka na to. Nie no, tak się nie da pracować. Zrobimy od początku, bo tak się nie da pracować na fazie. Weźmy tu piłę. Jazda. A serce jest po lewej stronie, więc tutaj zmienimy w tych obszarach. Ręka umyskła. Ale każdemu się zdarza. Ale najlepszemu chirurgowi. Nie ma co panikować. Ja spróbuję czymś innym, bo to jest zbyt agresywne. Mam krew na rękach.
Gwiazdo, żyjesz? Co zrobić? Patrz tu. Buka. Buka. Pogłaszmy go spokojnym pacjenta, bo robi się nerwowy chyba. Krew ucieka. Nie może tak być, że jestem spokojny. To chyba przez stres. Coś z karkiem ma nie tak, więc trzeba mu to nastawić trochę. Dobra, ćwiczenia są wykonane, lecimy dalej. Dawaj ten młot tora. O, to jest lepsze. Umieraj, kurde. Coś mi się stało. Krwawy, nie wiem czemu. Niedobrze. O, i spadła nam piła. Dobra, może się uda. Płuco blokuje. Po co ci te płuco? Masz dwa. Będziesz lżejszy, będzie lżej. Dawaj, dawaj. Wyłaź, dawaj te płuco. Nie bądź samolubny, podziel się. Wyszło. Dobra. Mamy to, tu mamy jakąś flaka. Chyba jest żołądek. Czy żołądek do serca. Dosłownie. To się chyba nam nie uda. On się wykrwawia za bardzo. A on krew na rękach, jego śmierć na sumieniu. Dawaj. Trzeba to odciąć? Tego flaka, czy nie? Kurde, tu została jakaś kość. Pełno ości w tej rybie. Dawaj, to piła, ale już nie zdążymy. Tak, to mi niepotrzebne. Weź tą piłę. Tylko się nie urżni. Wiertarki chyba nie potrzebujemy. Oj, tam chyba już nie wezmę tego. Wezmę, czy nie wezmę? A, pizdu. Szkórka, rurka. Dobra, daj wiertarkę. Nie. Trzeba było tyle nie pić. Weź tutaj coś. Krwi mu dolej. Nie idzie. Zastrzyk. Nie, nożyczek nie potrzebujemy. No, dawaj byku. Pawolon 3 ml, proszę. Coś? Gówno. Dobra, to chociaż się dam się napić. Albo nie dam. No trudno, nie udało się. Za bardzo chyba tą piłą żeśmy tak szarżowali. Teraz przetestujmy jeszcze może mocz, niech się odleje do tego. Ciężko, ciężko.
Ręce już nie te delira. O, dobra. Proszę oddać mocno kubka. Słyszy pacjent? Czy testujemy, czy tam nie ma jakichś chorób? Urologicznych, nazwijmy to tak. Pacjent nie współpracuje. Pacjent ma wszystko w dupie. Leży i nie rusza się. To chociażby pomasowy może, to go uratuje. I po ptokach odmówił współpracy. Operacja nieudana. A szo? Tak dobrze, po jakiemu to? Przerwa na sztukę dla chirurga i wracamy do operacji. Dokonano brutalnego morderstwa w czasie zaledwie 7 minut. Jakie morderstwo? Na studiach tego nie było. Nie moja wina. Na studiach medycznych oczywiście. Dobra. Wiesz to prześcieradło na bok. Sru. Dobra, i młotkiem lecimy, żeby go nie pokiereszować. Na spokojnie, trzeba na spokojnie opanować. No, piękny chwyt. Ci krew jak wale żebra. Przypadek, jeden na milion, że ma ukrwione żebra. Rzadki przypadek medyczny. Nie, muszę to inaczej złapać. Lała, nie otanią jak szatan. Nie otanią jak szatan. Nie do opanowania ten udar jest. Cześć Rafałek, bo miałem gości w święta i nie mogłem streamować. Dlatego, co tam u ciebie opowiadaj? Wiertarka tańczy jak szalona. Dalej streamujesz, czy przerwę jakąś masz? Co tam pykasz teraz? Jak widzisz, mamy poważne tutaj, poważną grę. Musimy przeszczep serca zrobić, nie ma żartów. Niech się pan opanuje. Nic się nie dzieje.
niepotrzebne. Mam najlepszą dziewczynę życia. O, ale to nieprawda. Kłamiesz, bo ja mam najlepszą dziewczynę życia. No to opowiadaj, co, zmieniłeś dziewczynę, czy nie miałeś? Bo nie, nie pamiętam, myślałem, że miałeś jakąś dziewczynę. Nie, miałeś dziewczynę przecież, bo pamiętam, że pozdrawiała mnie. To co się wydarzyło? Masz dwie teraz? Dawaj tego flaka. Motherfucker. Nie, nie zdążymy. Przypał jest. Mam tę samą. A, no to jak zdobyłeś? No to już dawno zdobyłeś chyba, jak masz cały czas tą samą. Muszę uspokoić pacjenta, bo jest niespokojny. Jest, się zdenerwował chyba trochę. No pokaż to serce. No może dam mu dwa. Będzie miał. Zostawię mu stare i dam mu nowe. Niech ma. Kup na zapas. Mieści się tam? O, jakieś trofeum wpadło. Cóż, władca czasu. A co, władca czasu miał dwa serca? Ciekawe. Nie czaję. Barb, czy jakoś tak się nazywa. Trofeum. No, już z tym pacjentem raczej do... No to już... Do piachu. Nic się nie poradzi. Ciężki przypadek. Nie współpracuje, leży tylko. Denerwuje się jeszcze. I łatwo krwawi. Dawajcie mi lepszych pacjentów. Z takimi to się nie da współpracować. Masakra jakaś. Rafałek, dalej w koda grasz czy coś innego? Wpadłem tylko się przywitać, ale wpadłem jeszcze kiedyś. No spoko, wpadaj, teraz zamierzam częściej streamować, bo miałem przerwę dłuższą. Na razie testuję gierki jakieś wymienione z PS Extra. Właśnie tego typu jak ta. Ta o. A zobacz tutaj, patrz. Buka. Buka. Patent nie wytrzymał. Nie no, chociaż tą jedną misję muszę przejść. A później chyba Wiedźmina odpali. Zobaczymy. Thank you.
Pęka. Tuż pacjent krwawi. Aż nic nie rozbiłem. Tak powinno, ten czubek dobrze bije. Tak trzeba chwycić to. Jestem w szale. Wycinamy to wszystko. Proszę, do żebra są. Dobra. Masz na głowę, żebyś się nie nerwował. Żebyś nie zmarł. Mamy tutaj młota. Młota to nie młota, lecimy. Chwyt. No czemu nie chwytasz? Chwycił? Chwycił, dobra. O! Teraz
się prawie mało. Było refundowane przez NFZ. Wygląda dobrze, no ja myślę. Starałem się. Kontynuujcie, co będzie następne. Chrapiesz, chłopie. To jest zatokami na szkołach, że tak chrapiesz. Oj. Laczki. Dobra, gdzie są nerki? Gdzieś tu chyba, nie? Na górze. Dobra, a gdzie jest nerka? O, jest nerka. Z żebrami już. Dobra, to chyba trzeba wyciągnąć. Dawaj to. Tego nie da rady, tak? Po prostu złapać. Grube i to, cienkie i to. No, nożyczki. Thank you.
tam wysoko. A ty Felix chyba nie musi ruszać. Tak? No dobra, to właśnie te żebra usunę. Teraz jak coś tylko posądzę właśnie co. Musimy zakończyć live'a i dlatego odpalamy ponownie. Pozdro, hej!